Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Lecimy zobaczyć, co tu się dzieje. Wszystko dobrze, jesteś w domu. W domu. Wdech i wydech. Nie mogę. Okay. Nie mogę. Wezmę go, dobrze? No chodź. 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 Przepraszam. Ja nie wiem co. Przyszłam, bo... Już dobrze. Nieźle. Dawno nie zdarzyło się nic ciekawego, a? Myślałem, że tam jakaś akcja w tej piwnicy będzie. A tu po prostu weszła, zeszła i drzwi. Już tam widzę koń czeka w pogotowie, więc zostawimy królika i pędzimy dalej. Nie jest źle z tą fabułą, ale no ten wątek jakoś tak nie za bardzo. Myślę, że jeśli nic się, jeśli ten duch samuraja, który wychodzi w lipcu, chociaż jeszcze w tym roku może coś wyjdzie niezapowiedzianego do tej pory. Słuchaj, z kim tu jesteś? A, to koń, ktoś tu przyjechał. Także gra ma szansę na grę roku, aczkolwiek wiele osób, jak mówiłem, krytykuje za historię. Sorry, trochę mi się zaszło. Może wejdź. Tommy? Tommy. Niezły masz uścisk, kolego. Hej, Tommy. Jesteś wreszcie. Daję, wezmę go. Chodź tu, mały. No, wiesz. Już. Dam radę. Hej. Hej. Dobrze cię widzieć. Was też. Jest coraz cięższy. Wiem, to nasz malutki siłacz. Co tam w mieście? Jak Maria? Dobrze. My... robimy sobie przerwę. Przykro mi. Ja, to... sporo o tym rozmawialiśmy i... oboje tego chcemy, więc... Okej. Siadaj. Chcę ci coś pokazać. Już od paru miesięcy badałem grunt. Ostatnio gadałem z takim nowym. Opowiedział mi o kobiecie, z którą handlował, gdy wędrował przez Kalifornię. Twierdził, że jest wielka jak szafa i podróżuje z jakimś chłopcem z blizną na twarzy. Podobno mieszkają na tym wybrzeżu, w zakotwiczonej łodzi. O tu. To na pewno ona. Skończyłyśmy z tym.
Wybacz. Wiesz, ja nie pójdę. Wiem. No, jasne. Pewnie jest łatwiej o niej zapomnieć, kiedy mieszka się wygodnie z dala. Hej. Zapłaci za to. Tommy? Tak powiedziałaś, gdy wróciliśmy do Jackson. Tommy! Co za kpina. Weźmiesz go? Tak. Trzymam cię. Trzymam. Hej! Co to kurwa było? Nic. Cholera, Tommy, wiesz, przez to przecież... Dalej, obiecałam coś. Mam to w dupie, wiesz? Wiem. I na tym polega problem. Posłuchaj. Chyba zamieniam się. Woke up in the morning about 9:30. The hacks in the buggy standing on the line. Jensen getting ready, standing around, taking little city to the bed. Nie cierpię tych imprez. Są koszmarne. Twój stary strasznie mnie dziś męczył. Jak to? Kolejny wykład na temat patroli. Nie idź tam, nie idź siam. Zabawne, jak się angażuje, ilekroć masz za mną iść. To. Daję dziś niezły popis. Wam 2 tygodnie, maksymalnie. Nigdy w życiu. A coś ci mówiła? Okej, tydzień. Eli! Cześć! Nie spieszyłaś się. Ale jestem, nie?
Dina? Jesse? Macie. Nie zapomnij, że wyruszamy o świcie. Wyśpij się. Tak jest. Brad, odasz ciebie. Oj, weź. Chociaż ty mi nie glęć. Słuchaj, muszę ci zadać bardzo ważne pytanie. Jak bardzo cuchnę. A jak śmieci wystawione na słońce? O, okej. Okay. I co? Ohyda. Podoba ci się. Wiesz, że wszyscy faceci gapią się na ciebie. A jeśli na ciebie się gapią? Nie. Może są zazdrośni, co? Ja jestem dziewczyną, nie zagrożeniem. Hej! To impreza rodzinna. Sorg. Przepraszam. Następnym razem pomyśl o dziecię. Tak, bo to akurat świecisz przykładem. Właśnie tego nam trzeba. Kolejnej wyszczekanej leżby. Coś ty powiedział? Eli, hej. Nie. Wynoś się stąd. Zabieraj łapskę. Hej! Dosyć. Chodź, przejdziemy się. A one? Zajmij się sobą. Przewietrzmy się. Wszystko gra? O co ci chodzi? Nie miał prawa. A ty masz? Nie potrzebuję twojej pomocy, Joel. No tak. Hej. Hej. Rany. Dawno już tyle nie spał, co? Ciężki dzień. Ta. Przeżyj. Chodź do łóżka. Pogadamy rano, okej? Okay? Muszę to dokończyć. Nie jesteś Tomiemu nic winna. Nie mogę spać. Nie mogę jeść. Nie jestem taka jak ty. Co? Myślisz, że mi łatwo? Staram się trzymać dla niego i dla ciebie. Kocham cię. To udowodnij. Zostań. Nie mogę. Czyli co? Mam tak tu po prostu na ciebie czekać? Przez Bóg wie, jak długi czas zastanawiać się, czy kurwa umarłaś? Nie zamierzam umrzeć. Cóż, Jesse też nie zamierzał. Ani Joel. Nie, stój. Hej. Hej. Proszę cię. Jesteśmy rodziną. To przecież nie może być ważniejsze od niej.
przez to znowu przechodzić. Jak uważasz? Konstans 24-25. Konstans 24-25. No dobra, Konstans. Teraz wystarczy... Byliśmy tu w zeszłym tygodniu. A ty oddałaś za to swój pistolet. To trop. Nie ma opcji, żeby widział tu świetliki. Przestań. Mam dobre przeczucie. A ja nie. Chodźmy. I po tym długim wstępie filmowym idziemy znowu jako Abby i Lew. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. To nie będzie po tej stronie. Trawa, opuszczone miasto, palmy. Dobra, dawaj, gdzie to będzie? Tu, okej. Szkoda tracić czasu. Zanim Lew to odnajdzie, jak widać... O, ktoś tu jest. Jak widać, odrosły mu włosy. Ojej, jest tu jakiś jeden. O, taki mały zombiek. Zajdziemy go od tyłu. O kurde, ich tu jest więcej. A, pobawimy się trochę z nimi. Mu też ktoś tam chyba był, ale to nie musimy się z nim bić, bo my mamy iść gdzieś tu. Dobrze, że Lew tam będzie ukrywał się. O, tu pewnie do garażu trzeba wejść, bo drzwi były trochę uchylone. Właśnie, zobaczmy. Czyli czeka nas prawdopodobnie jeszcze jedna konfrontacja Ellie z Abby. Nie jest to jeszcze tak do końca. O, mamy latarkę! Hurra, w końcu! Można sobie oświetlić teren. Sprawdzić, co tu w domu mamy za sprzęty. Butelka. Co tu jeszcze jest? Szuflada. Co tam w szufladzie? A, w szafce coś jest? Coś tam jest. No właśnie. Pojemnik. List ktoś zostawił. Konstans 24-25. Santa Barbara. Hej, ale... To nic nie ma. Jeszcze tego nie wiemy. Zaraz coś tu znajdziemy. Tutaj w szufladzie. Maksymalna ilość broni. Okej. Pralka, lodówka, łazienka, drzwi. Czy jeszcze tak... Właśnie. Czekaj. Znalazłeś coś? A coś pod podłogą jest. Szafę trzeba przesunąć. Dawaj, Lew. Ja ci pomogę. Rysy. Trzeba przesunąć szafę. Ja ci pomogę. Przesuń się. O, trójkąt, dobrze. Przytrzymamy trójkąt, przesuniemy szafę. O, i piwnica. Co jest w starej, ciemnej piwnicy? Zaraz zobaczymy. Halo? Na pewno jakiś wróg, nie? Bo to by było... za słabo, jakby nie było wrogów. A, nie otwieram już tych szuflad. O, otwierasz szufladę i jeszcze...
Niestety muszę się z tobą. Nic nie ma. Tutaj może ktoś być i nas zaskoczyć. Nagle tak sobie idziemy, spoko, cicho, niby nic. O, radio mamy jakieś. Mieli tu prąd. Mieli tu prąd. Okej, rozejrzyj się. Mamy tu prąd. Cyk i jest prąd. Spoko, możemy tu zamieszkać. O, teraz radio będzie działało. 778, zgłoś się. Ten kanał jest w użyciu? Mówi... Widzisz znak wywoławczy? Znak? Taki krótki ciąg cyfr i liter. No 299. Mówi Abyss Santa Barbara. Czy ktoś mnie słyszy? Czekam na znak. Jest tam ktokolwiek? A to co? San Diego. Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi Abyss Santa Barbara. Jest tam kto? Czy to są posterunki świetlików? Nie wiem. Czy ktoś mnie słyszy? Halo? Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi Abyss Santa Barbara. Halo? Halo? Czy ten kanał jest w użyciu? Halo? Mówi Abyss Santa Barbara. Czy ktoś mnie słyszy? Jeśli ktoś tam jest, niech się odezwie. Czekam na znak. Hej, Abby. Doskonale cię słyszymy. Skąd dokładnie nadajesz? Z Konstanz 2425. Znaleźliśmy tę bazę, ale jest pusta. Szukamy świetlików. Jestem jedną z nich. Które jednostki? Służyłam na posterunku w Salt Lake. Kto go prowadził? Doktor Jerry Anderson. Mój tata. Ściągnęliśmy wszystkich z posterunków i sprowadziliśmy ich do bazy. Ilu was tam jest? Jakieś 200 osób. I dochodzą kolejni. Owen miał rację. Będzie was więcej. Gdzie was szukać? Na wyspie Catalina. Pod dużym budynkiem z kopułą w Avalon. Będziemy tam. Okej. Okej. Do zobaczenia. Bez odbioru. Czekamy na was. Powodzenia, Abyss Santa Barbara. Bez odbioru. Chodź, wracajmy do łodzi. Mamy nowy cel. Idziemy do obozu świetlików. Okej, dobrze. Ale oczywiście nie obędzie się bez przygód, bo to było za proste. Dlaczego zawsze każesz mi się powtarzać? Bo mnie to bawi. I rzadko się zdarza. O Boże. Szósty raz się wystraszyłem. O, jaki duży pan. Dość, mężczyzna mówi, dość. Nie zabijaj! Zwiąż ją! Chodź. Chodź, pokaż to. Gotowy? Czekaj, co robisz? Czekaj! Żeś kurwa! Będzie dobrze. Bierz młodego.
Nie, żyje. Zostaw go, kurwa! O, dupy. Ale się ułowiliśmy, co? No! No i zaczyna się historia od nowa. Nie jest ciekawie. Ale można rozwinąć dalej grę. Aczkolwiek to już jest końcówka i teraz chyba będziemy po prostu prowadzić Ellie z tego co widzę. Aż do momentu, gdy spotka się z Abby znowu. Być może będziemy ją ratować. A, bo to jest ta łódka, na której była. No. No właśnie, tam trzeba się udać. Tak, pewnie tam. Tak jest. Zatem wyjdźmy tylko tutaj. Zobaczmy piękne morze. To już będzie Lara Croft na pewno. Świetnie to wygląda. Zatem w tych pięknych okolicznościach przyrody. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.